Jak było chronologicznie dodawane Wardęga? Cała prawda o Marcinie Dubielu, 12 minut. A czekaj, 215 tysięcy like i 2 miliony wyświetleń w jeden dzień. Okej. Czyli odpowiedział, mówił, że miał dwa asy na Dubiela, tak? I z tego się zrobił ten film. Obejrzmy. W materiale Pandora Gate, który dotyczył głównie Stewarta, wspomniałem również o jego wieloletnim przyjacielu Marcinie. Przedstawiłem tam dowody na to, że Dubiel miał pełną świadomość, ile dziewczyna, z którą pisał on i Stew, miała lat. Wysyłał jej niepokojące Artur. Wiadomości. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stewarta. Tylko ja i moja czternastka. Namawiał czternastolatkę na spotkanie z prawie 24-letnim Stew. Oraz gdy Justyna Suchanek oskarżyła Stew o kontakty z nieletnimi, Marcin mimo posiadanej wiedzy dyskredytował jej wiarygodność, sugerując, że dziewczyna powinna milczeć, gdyż pomawia i niszczy życie jego przyjaciela. A to było, czytaliśmy to. Do winy powinnaś siedzieć z buzią zamkniętą na kłódkę. W pierwszej kolejności przyznaj się przed sobą, że potrzebujesz pomocy. Zniszczyłaś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi. Posądzałaś go o rzeczy, których nie zrobił. Zgłaszałaś na policję. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jesteś nieszczęśliwa i chcesz, żeby inni też byli. Nie umiałaś zaakceptować tego, że nigdy z tobą nie będzie, więc postanowiłaś go wykończyć. Mam nadzieję, że kiedyś przestaniesz krzywdzić ludzi. Marcin zdecydował się odpowiedzieć na zarzuty i oskarżył mnie o manipulację. W tym materiale przedstawię nowe dowody i całkowicie odnaczę kłamstwa Marcina. Wtedy jest lepsze Zacznijmy nawet. Zatem od początku. Marcin twierdzi, że to była po prostu jakaś koleżanka z TeamSpeaka i Messengera, że rozmawiał z nią jak nastolatek z nastolatką. Tylko koleżanka, z którą rozmawiałem na serwerach TeamSpeaka i Messengerze. Jak nastolatek z nastolatką. Dodam tutaj, że Marcin miał skończone 18 lat, a dziewczyna 13. 3 lutego 2015 roku Marcin wysłał nieznajomej dziewczynie zaproszenie na Facebooka. Prosił, by podała mu swój Instagram. Czekaj, bo znowu on nie czyta. Znamy się czy coś? Aha, on jej wysłał zaproszenie i ona znamy się czy coś? Nie, już usuwam zaproszenie, bo nawet dostałem opieprz za to, że ci zdjęcie polubiłem? Co? Od kogo? Roku Marcin wysłał nieznajomej dziewczynie zaproszenie na Facebooka. Prosił, by podała mu swój... No widzisz, masz IG, tak mam IG, czekam, myślisz, że ci podam? Nie to nie, aczkolwiek kiedyś słyszałem nazwę, co? Instagram, a informacje o jej... Randomowe literki wziąłem, to koleżanka mi mówiła, to chyba pomyliłeś koleżanki, ale raczej w niezbyt dobrze się... Co? Nie, coś o tobie wiem, chyba jesteś i masz teraz o 15, nie wiem. I wiem, że znasz Stew z internetu i w sumie to tyle? To masz dobre fakty? Istnieju prawdopodobnie dostał od Stewarta. Masz 14 albo 15 lat i wiem, że znasz Stew z internetu. I w sumie to tyle. A ty masz w ogóle chłopaka albo dziewczynę? Mam dziewczynę. Serio? Nie no dobra, tak na serio. Masz chłopaka? Ale ja mówię serio, mam dziewczynę. Jak to? To lecisz na Stewarta, a masz dziewczynę? Ja nie lecę na Stewarta, to tylko mój przyjaciel. Warto tutaj dodać, że Marcin był w pełni świadomy wieku dziewczyny. Mimo wszystko zapytał, czy 14-latka leci na Stewarta, który miał wtedy 23 lata. Niestety okazuje się, że Marcin nie zachowywał się fair w stosunku do dziewczyny, a pytania zadawał w konkretnym celu. Z tą dziewczyną utrzymywałem normalny, koleżeński kontakt internetowy. Marcin Dubiel z premedytacją wypytywał dziewczynę o swojego 23-letniego przyjaciela, a następnie, uwaga, wysyłał Stewartowi fragmenty ich rozmów. Czyli to co? To on był takim, jak to się mówi, zbierał dzieci dla Stew? Taki łowca? Co to jest? A potem skrzydłowy. Pretekst do szantaży emocjonalnych na 14-letniej dziewczyny. Naganiacz. Jezu, napisałam to, bo chciałam go wrobić. Aha, Stew wysłał screena, którego Dubiel mu wysłał. I ona na to. Jezu, napisałam to, bo chciałam go wrobić, bo napisałam mu, że jestem lesbijką i on w to uwierzył. Dokładnie tymi samymi słowami opisałaś kogoś tam. To tylko mój przyjaciel. Nie. Dziewczyna musiała się mu tłumaczyć. Jezu, napisałem to, bo chciałam go wrobić. Kurde, Warden raz cię teraz nie. I on w to uwierzył. Dokładnie tymi samymi słowami opisałaś Aveniksa. To tylko mój Kto to Avenix? O Jezu, czekaj. Szybko go nabrać. Widziałem całą rozmowę przecież. No właśnie, ale to było pisane poza wkrętem. Nie wiem. Co? Jeszcze napisałam tam XP. No bardziej XPP? Wyglądało na to, że masz... Ty XPP w 2015? Bytyfy. Dzięki Ninja, 27 lat. Bekę z tego, że on tam mógł myśleć i że takie zdziwienie, że w ogóle
mógł tak myśleć, że ty mnie lubisz, jak ja przecież tylko przyjacielem jestem. Ty Stew z Rosji o 14-latkę i XD? Nie dość, że wysłał najpierw Dubiela, tak to przynajmniej wygląda. Wysłał Dubiela, żeby sprawdził, czy ona jest mu wierna, mimo że on jedynie z nią pisał i to i tak jest dziecko, to jeszcze ma co tu się... Boże, przecież to mi mózg przepala. Co tu się dzieje? Mam zblazowany mózg od tego już. Bardziej wyglądało na to, że masz bekę z tego, że on tam mógł myśleć i że takie zdziwienie, że w ogóle mógł tak myśleć, że ty mnie lubisz, jak ja przecież tylko przyjacielem jestem. O Jezu, Stewart, proszę cię, myślisz, że tak napisała na serio? Jeszcze do twojego kolegi, którego widzisz na co dzień? To chyba wiadomo, żeby ci pokazał. Może nie wiedziałaś, że się trzymamy i widzimy? Nie, wcale nie wiedziałam. To może nie sądziłaś, że pokaże mi? Dobrze się bawicie? To, ty i Marcin. Idę spać chyba. Za bardzo cię lubię i kurde się wkurzam, jest mi smutno. Czemu? Dobranoc, po prostu. Czemu się wkurzasz, jest ci smutno? Nie rozumiem. Bo nie jestem jedynym facetem, z którym rozmawiasz i nigdy nie będę. Dobranoc. Ja pierdzie. Nie no, naprawdę. Ty, to wygląda jakby on miał 13, a ona 23. To może to nie pomylił się Wardęga? Nowa linia obrony. Wardenka się pomylił. To Stew ma 13, a ona ma 20 parę. Ja cię chyba kocham, ale ja chcę cię tylko dla siebie. Jestem strasznie zazdrosny o ciebie. Masz być moja, tylko moja. Przecież nie patrzyłem mu w telefon. Nie wiedziałem, jakie ma zamiary i czy mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie. No okej, czyli wszystko już jest jasne. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Marcin, nie kłam. Nie dość, że wiedziałeś, że 23-letni Stew pisze z 14-latką, to na dodatek sam mu dostarczałeś wiedzy na jej temat. A to czy ma chłopaka, a to czy leci już na Stewarta. Jednym z ważniejszych namawianie na spotkanie było to, że namawiał Stew, by ten spotkał się z 14-latką. Dowodem była ta głosówka. Marcin, co? Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Sprawdźmy, jak Marcin to skomentował. Zestawienie mnie obok wstrętnych wiadomości, które pisał Stewart, jest manipulacją. Przecież nie wiedziałem, co pisze do innych dziewczyn. Jakie są na to dowody? To, że odpowiedziałem Stewartowi najpierw jedź do niej, a później się zakochuj? Byliśmy na wyjeździe w Hiszpanii. Stewart codziennie podrywał jakieś dziewczyny w klubie albo przez internet. Nie przywiązywałem żadnej wagi do tego, co i komu wysyła, bo wiedziałem, że kręci dowód z różnymi dziewczynami. Przyznam, że sprytnie Marcin i jego PR-owcy się z tego wytłumaczyli. Zaufajmy Marcinowi i uwierzmy w jego wersję. Może faktycznie Stewart pisał z dużą ilością dziewczyn? Nie mamy przecież dowodów, że Marcin wiedział, że ta głosówka jest kierowana do 14-latki. I to właśnie na spotkanie z nią niefortunnie Marcin namawiał Stewarta. Czy dobrze zrobimy, jeśli zaufamy Marcinowi i uwierzymy w jego wersję? Czy Marcin jest oczyszczony z zarzutu nagabywania na spotkanie pomiędzy Stew a 14-latką? Oj, niestety nie. I za chwilę sprawa dla Marcina się jeszcze bardziej skomplikuje. Niestety cała Marcin. Linia obrony musi trafić do kosza, gdyż Marcin zaskakuje ponownie. Okazuje się, że 14 października 2015 roku Dubiel osobiście udzielił 14-latce bardzo ciekawej rady. Słuchaj, jeśli mam być szczery, to takie gadanie i tak nic nie znaczy, bo fakt jest taki, że i Kierzek znacie tylko z internetu i Stew. Prawda jest taka, że taka znajomość to najlepiej będzie prowadzić, jak się chociaż raz zobaczycie. Nie wiem, czy to, co piszę, jest logiczne. Wiem, Marcin. Po prostu według mnie powinniście się spotkać, albo coś. Bo takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można? Spotkajcie się. To moja rada. Wiem, ziom, raz Stewart mi wysłał notatkę głosową, gdzie w tle mówisz... No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. To jak, Marcin? Namawiałeś, by 14-latka spotkała się ze Stew? Co tym razem wymyślisz, by się wywinąć? Zobacz, jak głupio wyszło. Przed twoim filmem ludzie myśleli, że... Ja pierdzie. I widzisz dziadka, słuchaj. Jak oglądaliśmy te przeprosiny Stew, to mówiłem ci, poczekajmy spokojnie. Nie wsłuchaj tego idioty pieprzonego, bo raczej kłamie. Rozumiesz, 40 ludzi w sztabie, jak niczym u prezydenta w USA, w sztab wyborczy Marcina Dubiela, piszą mu, co ma mówić, żeby się nie zbłazić, a on i tak się błaźni, bo jest takim idiotą, rozumiesz? Ja pierdzielę, ale dobrze, pieprzyć go.
przekonywałeś i namawiałeś na spotkanie tylko Stewarta. Teraz sprawa wygląda jeszcze gorzej, bo oprócz tego wyszło na jaw, że na spotkanie z dorosłym youtuberem namawiałeś również zapatrzoną w niego 14-letnią dziewczynę. Ty i twoi PR-owcy liczyliście, że nie mam pełnego zapisu rozmowy? Mam dla ciebie przykre wieści. Nie tylko ja posiadam pełną korespondencję. Posiada ją również prokurator. Hey git. Kolejny argument Marcina bardzo mnie zaskoczył. Z pewnością pamiętacie, gdy w poprzednim filmie pokazywałem dowód, że Marcin i Stu wiedzieli, ile dziewczyna ma lat. Żeby nie było żadnych niedomówień, obejrzyjmy to raz jeszcze. Gdy pracowałem nad tym materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna, przestała współpracować i poinformowała Stu i Lubiela o tym, że planuje nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała lat. Sprawdźmy zatem, czy ta narracja przejdzie. No na tak, szczęście Oskar, z pomocą prawda. Przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Stu, wysyłał do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. I teraz uwaga. Ten screen, który tylko i wyłącznie miał dowód... Widzisz? Włącz sobie mój filmik, jak to oglądam, jest na YouTubie, to samo mówię. Ten screen był tylko po to, żeby pokazać, że on wie, ile ona ma lat, a nie, że niby napisał do niej, żeby jakąś kawę zrobić. To jest nieważne w tym momencie. To było tylko po to, żeby pokazać, ile ma lat, a nie, że chce ją czy coś. Ja pierdzielę, czemu ludzie są tacy głupi? To musi Wardęga nagrywać film, żeby ci oczy otworzyć? Się zaraz rozpieprzę na policji, na tym, w ścianę uderzę. Chodzić, że chłopaki wiedzieli, ile dziewczyna ma lat, Marcin uznał za zmanipulowany i wycięty z kontekstu. A wiecie, czemu Dubiel uznał screen potwierdzający wiek za manipulację? Trzymajcie się, bo go uciąłem i nie pokazałem, że Marcin zanim potwierdził wiek dziewczyny... I ludzie przez to, że Dubiel takie coś pokazał, to częściowo uwierzyli Dubielowi, że jest czysty. Rozumiesz, takie rzeczy, oni tak bardzo nie mają jak się bronić, że już wymyślają rzeczy i ludzie i tak mu wierzą. To poprosił ją o kawę na odległość. Kolejna wyciągnięta z kontekstu i zmanipulowana wiadomość. Masz 13 Witam, lat, Kali. Ale i tak zrób. Ej młoda, słuchaj, zrób mi kawę. Tak, nastolatek napisał do nastolatki oddalonej o parę tysięcy kilometrów, żeby zrobiła mu kawę. Wow. Przykładów tej manipulacji z każdym kolejnym dniem przybywało. Marcinie, na Boga! Burak. Co za znaczenie w sprawie wieku dziewczyny ma fakt, że wcześniej coś pisałeś o kawie czy herbacie? Na szczęście widzowie nie dali się nabrać na tego fikołka, a jeden z użytkowników Twittera rozrysował, w jaki sposób chciałeś odwrócić kota ogonem. W odpowiedzi odpisała... W takim razie idę szukać kogoś innego, a ja odpowiedziałem tak samo żartem w głosówce, którą już wszyscy dobrze wiele razy słyszeliście. Tylko ja i moja czternastka. Nie zmienia to jednak faktu, że to nie była żadna propozycja ani zaproszenie, tak jak próbowano to przedstawić. No faktycznie, ta głosówka teraz nie brzmi jak zaproszenie, ale szkoda, że wyciąłeś najważniejszą część. Przesłuchajmy całość. Chodź do Jaworzna, to mnie nie znajdziesz. Ja pierdzie. Zabawimy się ostro, bez Stewarta. Tylko ja i moja czternastka. To nie była żadna propozycja ani zaproszenie. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zobaczmy się ostro, bez Stewarta. Szkoda szczępić Marcin, chwilę temu zarzucałeś mi wycięcie kompletnie nieistotnej informacji o kawie, by teraz samemu wycinać ważne dla sprawy fragmenty? Prolegę? Przecież to hipokryzja w najczystszej postaci. Kogo ty chcesz oszukać? Nie wiedziałem, jakie ma zamiary i czy mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Stu mówił przy tobie, że kocha 14-latkę. Prawie 24-letni chłop. Nie było to dla ciebie dziwne? Moje jest takie i tak jest kochańsze. Moje i tak jest kochańsze. Nie, moje jest kochańsze. Nie, moje jest kochańsze. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Sam namawiałeś go do spotkania z nią, a teraz gadasz, że odcinasz się od Stu, bo ty nic nie wiedziałeś? Marcin, zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakopuj. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, brzydko natomiast się chwyta. Nie patrzyłem nigdy w jego telefon. Zostałem wrzucony do jednego wora ze Stewartem i użyty do tego, żeby zebrać więcej wyświetleń. Nie, Marcin, nie zostałeś użyty, by zebrać więcej wyświetleń.
nie zostałeś też wrzucony do tego samego worka co Stewart. Znalazłeś się w dziale osób, które wiedziały, a milczały. Znalazłeś się w materiale, no tak, bo wiedziałeś, że prawie 24-letni Stew flirtuje z 14-latką. Ojej, tak jest, kochanie. Znalazłeś się w materiale, bo sam namawiałeś 14-latkę na spotkanie z dużo starszym Stewartem. Po prostu według mnie powinniście się spotkać albo coś, bo takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można? Spotkajcie się, to moja rada. I co najważniejsze, znalazłeś się w materiale, bo mimo posiadanej wiedzy dyskredytowałeś całkowicie sukanek... Dzięki, Jazarek, za 90. Witam. Robiąc z niej wariatkę, kiedy jako jedyna postanowiła przerwać milczenie i powiedzieć o tym, że Stew miał kontakty z nieletnimi. Zniszczyłaś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi. Posądzałaś go o rzeczy, których nie zrobił. Zgłaszałaś na policję. Praktycznie zniszczyłeś dziewczynie karierę. Zniszczyłeś, mimo że posiadałeś wiedzę. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Na koniec chciałbym, żebyś odniósł się również do głosów Agaty, która swego czasu również chciała nagłośnić sprawę. Bo Marcin do mnie podzwonił i on mnie wyzywał i mnie straszył i ja się serio... No ja się boję, no bo kurwa, no ja mam... Ty, to też tak jak na początku mówił Wardega, że ktoś go straszy milionami, że go zniszczy. I Fagatę też coś straszył. Ciekawe kto, nie? Ciekawe kto. Wiesz, jak ja bym coś powiedziała, to by było... 10 razy gorzej niż ktoś inny jakby zrobił, bo ja mam jeszcze łączyć kropki. Tego NDA. Ja mam coś takiego, że do końca życia nie mogę nic powiedzieć o Stewartie. Nie wiem, jak mam to interpretować. Mam nadzieję, że może ty pomożesz w zrozumieniu tego, o co chodziło Agacie. Jeśli obejrzałeś do końca, Marcin Dobiel to pomoże, ale już pewnie odcinek z Paragwaju nagra, żeby do Polski go nie ściągnęli. Susi. Trzymajcie się w tym ciężkim czasie i do zobaczenia. Porypane ty, popieprzone. W sensie to było... Z Dubielem było tak dość jasno, wydaje mi się. Jak oglądaliśmy ten film, to też tak uważałem. I ten Dubiela przyprosinowy. Tylko z Boxdelem jest dla mnie dość jasne. Jest takie trudniejsze, nie? Ale z Dubielem to jest oczywiste, że on wiedział i tak dalej. Ty, nie wiem, czemu Dubiel nagrywa te filmy i próbuje tego coś. Teraz zobacz odcinek Box i Dubiela, ale nie, bo jeszcze Konopski. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!